Nie jest to pierwsza tego typu akcja organizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi Kropla Życia. Czy to w Galerii Świdnickiej, czy w holu teatru, czy w świdnickich szkołach średnich. Tym razem w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mieszczącej się na Alei Niepodległości. 14 lutego w godzinach od 10 do 13. Oddaj krew i Ty możesz zostać superbohaterem. To tak niewiele dla Ciebie, a tak dużo dla potrzebujących. Przygotuj się, zjedz lekki posiłek, w ciągu doby poprzedzającej wypij około 2 litrów płynów. Bądź wyspany, nie spożywaj alkoholu w ciągu 24 godzin przed oddaniem krwi. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. Jest ona pobierana przy wykorzystaniu sprzętu jednorazowego użytku przez profesjonalny personel medyczny w sterylnych warunkach. Oddając krew, nic nie ryzykujesz. Każdy zdrowy człowiek może jednorazowo oddać 450 ml krwi. Oddanie takiej ilości nie powoduje żadnych skutków ubocznych, a jej poziom już po 2-3 godzinach zaczyna wyrównywać się w naszym organizmie. Dla każdego dawcy w tym szczególnym dniu słodki prezent niespodzianka.